Wszystko mi się odbija w okularach. O, nic nie widać. Dobra, zrobimy tak. I mam nadzieję, że będę widzieć. Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na Home Decor Haul. Tym razem filmik będzie nieco inny, ponieważ opowiem Wam o moim łóżku, które tutaj za mną widzicie, o dodatkach na łóżko, jakie kupiłam w ostatnim czasie, ale również o jednej rzeczy, którą wypatrzyłam w Home and You i się w niej kompletnie zakochałam. Także od razu zabieramy się do roboty. No dobrze, łóżko. Zacznijmy od samej obudowy. Obudowa naszego łóżka to jest IKEA i to jest seria Malm, o ile dobrze pamiętam. Łóżko jest białe, matowe, dokupiliśmy do niego również cztery szuflady, które służą nam oczywiście jako schowki i fantastycznie się sprawdzają. Dlaczego właśnie takie łóżko? Dlatego, że chcieliśmy łóżko, które nie będzie miało podnoszonego stelażu w ten sposób i tym samym skrzyni w środku. Czyli miało to być łóżko praktyczne, gdzie no nie będę musiała dźwigać tego, wiecie, do góry, podnosić w ten sposób i coś tam sobie z niego wyciągać, ale takie łóżko, które będzie miało właśnie szuflady. I ten model z IKEA okazał się idealny, zwłaszcza, że posiada go również moja siostra, która jest z niego bardzo, bardzo zadowolona. Także kupiliśmy obudowę łóżka właśnie w IKEA z tej serii Malm, natomiast resztę to łóżka już kupiliśmy w innym sklepie, chcieliśmy lepszy stelaż i oczywiście lepszy jakościowo materac. Materac, który dobieraliśmy do naszych potrzeb, a w związku z tym, że ja i Max mamy problem z kręgosłupem, musieliśmy też wybrać no właśnie dobry ortopedyczny materac. Ale można by było powiedzieć, że to nasze łóżko to jest taki trochę składak, bo okej, postawiliśmy na tańszy model łóżka, obudowy łóżka w IKEA, zainwestowaliśmy więcej w materac. Natomiast ja od zawsze chciałam łóżko, które miałoby piękny tapicerowany zagłówek. I stwierdziłam, że w sumie można by było zagłówek, który jest już do zamontowania w tym łóżku z serii Malm, zdjąć i wykorzystać zagłówek robiony na zamówienie. Zaczęłam szukać takiego zagłówka w internecie i okazało się, że jest bardzo dużo stron, które oferują tego typu usługę i można sobie wybrać zagłówki w różnej wielkości, z różnych materiałów, też tapicerowane, mniej lub bardziej w różne wzory, z różnymi guzikami. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Takie zagłówki to jest koszt od mniej więcej 400 zł w górę, oczywiście w zależności od tego, jaką wielkość wybierzecie, materiał, guziki i całą resztę. Niestety tutaj pojawił się też pewien problem, ponieważ okazało się, że te zagłówki, które najbardziej mi się podobały, ich forma, wygląd i tak dalej, były za duże. One musiałyby wystawać dosyć sporo pomiędzy jedną a drugą stroną, prawą i lewą stroną naszego łóżka. Coś mniej więcej ponad 30 cm. Więc to jest za dużo i nie wygląda to zbyt estetycznie, jeśli chodzi o łóżko, no bo wiadomo, taki zagłówek będzie przy ścianie, łóżko by było mniejsze, tutaj taki większy zagłówek, no musicie sobie to wyobrazić. Estetycznie nie za bardzo mi to odpowiadało. Dlatego też stwierdziłam, że będę szukać dalej i może wpadnie mi coś w oko, co sprawi, że sama stworzę sobie tego typu zagłówek. Jednym ze sklepów, które odwiedzałam w tamtym czasie w poszukiwaniu łóżka, była m.in. Agata Meble. Widziałam bardzo podobne obudowy łóżka jak to, które wybrałam, ale nie zdecydowaliśmy się ostatecznie na zakup łóżka w Agata Meble, dlatego że te modele obudowy łóżka, które mi się podobały, miały właśnie podnoszony stelaż do góry i tę główną szufladę, ten taki główny pojemnik na pościel miały w środku. A tutaj znowu pojawia się problem tego typu, że ja nie chciałam niczego takiego, co będę musiała dźwigać do góry, podnosić ten materac, tym samym cała pościel, wszystko by mi się ściągało, żeby sobie coś z tej obudowy wyjąć, więc rozwiązanie z IKEA, z tymi szufladami okazało się najwygodniejsze. Ale właśnie poszukując łóżka, zauważyłam, że Agata Meble oferuje coś takiego jak nakładki na takie specjalne nakładki, które zakłada się na obudowę, na zagłówek łóżka, przez co też można je troszeczkę urozmaicić i stworzyć takie, powiedziałabym,
stworzy taki inny wygląd łóżka. I te zagłówki, te nakładki na zagłówki były w chyba trzech czy czterech kolorach dostępnych. W materiale, no, można by powiedzieć ok. Mniej więcej o grubości takiej, więc na zagłówek, cienki ten zagłówek łóżka, można go było bardzo fajnie nałożyć, ale znowu pojawiło się coś, co nie do końca mi pasowało, a między innymi to, że rozmiar takiej nakładki był mniejszy od samego zagłówka, czyli wystawałby po kilka centymetrów po bokach i też nie dochodził do samego materaca, więc tak naprawdę on zakrywał część tego zagłówka, tej obudowy łóżka, ale było tą obudowę samą w sobie widać. Mimo tego, że cena atrakcyjna, jeśli chodzi o taką nakładkę, to jednak powiedziałam, dobra, będę szukać dalej. I tak się fajnie złożyło, że któregoś razu przechadzając się tam między alejkami w Leroy Merlin, trafiłam na dział, gdzie znajdowały się materiały, gdzie były materiały do ozdabiania ścian. I wiecie, na co trafiłam? Na fantastyczne, tapicerowane panele ścienne. W różnych rozmiarach, różnych kolorach, w różnej cenie i w różnych materiałach. I wpadł mi do głowy genialny pomysł, żeby stworzyć samej właśnie taki zagłówek. Coś, co będzie bardziej oryginalne, coś, co będzie można wykorzystać już na zamontowanym zagłówku właśnie z tej obudowy łóżka z IKEA i coś, czego nikt inny tak naprawdę no raczej nie będzie miał, no bo musiałby wpaść na taki sam pomysł, wybrać taki sam kolor zagłówka, chociaż po dzisiejszym filmie być może będzie to dla Was jakaś inspiracja i sami stworzycie właśnie tego typu zagłówek, wykorzystacie na przykład stare łóżko, żeby je odnowić, odświeżyć, coś w nim wykombinować. Niestety w Leroy Merlin okazało się, że te panele ścienne, które były dostępne, nie były w takim kolorze, na którym mi zależało, a chciałam, żeby to była szarość. I materiał, z którego były wykonane z kolei te szare panele dostępne, nie był aksamitem, takim wiecie, welurkiem, aksamitem, czymś w tym stylu, a ja chciałam coś takiego. Zaczęłam szukać i okazało się, że Castorama z kolei posiada właśnie idealne panele. I rozmiarem, i wielkością, i kolorem, i zwłaszcza tym materiałem. No i kupiliśmy kilka takich paneli, z których stworzyliśmy na początku wzór, jak to ma wyglądać, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało. Następnie przykleiliśmy tego typu panele na klej mamut. Jeśli kiedykolwiek robiliście jakieś remonty w domu, to na pewno znacie ten klej. To jest klej, na którym można przykleić listwy przypodłogowe. Można nim naprawdę zrobić wszystko. To jest bardzo mocny klej. Więc mamut, ten klej, sprawdził się idealnie do przyklejenia właśnie tego typu paneli tapicerowanych. No i stworzyliśmy coś, co bardzo dało fajny efekt, który nam się oczywiście podoba. I mamy łóżko z IKEA, troszkę odpicowane, jak to się mówi, czyli odnowione, zrobione nieco inaczej, bardziej oryginalne w naszym stylu, które idealnie pasuje nam do naszej sypialni. Także teraz znacie już historię mojego łóżka, jak ono się prezentuje i jak jest ono wykończone. Z tymi panelami absolutnie nic się nie dzieje, można je spokojnie przeczyścić mokrą ściereczką z mikrofibry, bardzo ładnie się czyszczą. Oczywiście materiał, z którego są wykonane, daje taki efekt, że jak przyjedziecie po nim dłonią, to on będzie się przesuwał, tak jakby to powiedzieć, falował troszeczkę, więc on nie będzie w każdym miejscu w idealnym kolorze. Dla niektórych może to być problem, dla mnie absolutnie nie jest. Jednym może się wydawać, że są to jakieś plamy, ale tak nie jest, moi drodzy. To jest właśnie kwestia materiału, jak on sam w sobie się układa. Co ciekawe, koty, bo martwiliśmy się również o to, jak będą koty reagowały na tego typu zagłówek, kompletnie nie są nim zainteresowane, bo jak szukaliśmy łóżka, to też myśleliśmy o tym, żeby łóżko było wykonane z takiego materiału, który nie zaciągałby się. Gdzieś jak kot, wiecie, złapie pazurkiem, czy tam wbije swoje pazurki, żeby on się nie zaciągał, a co się okazuje, koty są
nim kompletnie niezainteresowane, także zagłówek u nas sprawdza się bardzo dobrze, te panele sprawdzają się bardzo dobrze. No i oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam link do strony Castoramy, gdzie można sobie obejrzeć, jakie są w ogóle modele tych paneli tapicerowanych i z których można zrobić naprawdę fajne rzeczy. No i teraz zabieramy się za dekoracje takie wykończeniowe mojego łóżka. Powiem Wam szczerze, że jeszcze nie uzyskałam takiego efektu, na którym najbardziej by mi zależało, chociaż znalazłam już poduszki, które mi się podobają i które chciałabym jeszcze dodać, ale no właśnie, jak jesteśmy przy poduszkach, to w H&M Home znalazłam przepiękne poszewki. Poszewki, które wyglądają w ten sposób. Są duże, bo to jest rozmiar, o ile dobrze pamiętam, 45x45 i znowu mamy ten aksamit. Dlaczego zielony? Dlatego, że w moim mieszkaniu, jeśli śledzicie moje filmy albo też śledzicie mój Instagram, to wiecie, że w moim mieszkaniu jest szarość połączona z zielenią i zależało mi, żeby oczywiście w mojej sypialni też te kolory się pojawiły. I w związku z tym, że zagłówek jest szary, to pomyślałam, że fajnie będzie wyglądało, jeśli dodam zielone akcenty na moim łóżku. I jak zobaczyłam te poduszki, to stwierdziłam, to jest to. W sumie poszewki, to stwierdziłam, że to jest to i że właśnie takie poszewki chcę. I na początku, zanim zaczęły się wyprzedaże, te poszewki były w cenie około 100 zł, więc stwierdziłam, dobrze, poczekam jeszcze chwilę, może będą przecenione i wtedy po prostu je sobie kupię. Oczywiście mowa tutaj jest o samych poszewkach bez wkładów, bo wkłady musicie sobie kupić oddzielnie. Kiedy zaczęły się wyprzedaże, poszłam do H&M Home i znalazłam oczywiście te poszewki przecenione na niecałe 65 zł, więc wzięłam od razu dwie. Wkłady do poszewek już miałam, także nie musiałam nic więcej tutaj dokupować. A poszewki prezentują się, same poduszki prezentują się naprawdę bardzo ładnie na moim łóżku i też w kompozycji z tą szarością dają całkiem fajny efekt. Ale tak jak mówię, to jeszcze nie jest koniec, jeśli chodzi o poduszki, ponieważ brakuje mi jeszcze dwóch takich mniejszych wielkości Jaśka. Znalazłam jeszcze coś takiego, też taką bardzo fajną poduszkę, tym razem już w Agata Meble, w szarości, która też jest właśnie wykonana z tego aksamitu i ma taką oto wielkość. W Agata Meble znalazłam również poszewki na poduszki, które bardzo mi się podobają i zastanawiam się, czy ich nie dobrać właśnie do tej poduszki, bo one są identyczne kolorystycznie i też mają wielkość no właśnie tego Jaśka. Natomiast na tych poszewkach są brylanciki, diamenciki, kryształki Swarovskiego i nie jestem do końca przekonana, czy to będzie dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o pranie takich poduszek, więc cały czas zastanawiam się nad tym, czy sobie je dokupić, czy jeszcze poczekać. Na razie moje łóżko prezentuje się tak, jak widzicie, czyli przepraszam, czyli widzicie, mam te poszewki, poduszki z H&M Home w połączeniu z tym szarym zagłówkiem, z taką jasną, szarą poduszką z Agata Meble. No i oczywiście pościel też jest w odcieniach szarości, ale też planuję sobie kupić różne modele, różne wzory pościeli, więc na pewno jak kupię to w jakimś kolejnym home decor haul, pokażę Wam tę pościel, którą sobie kupiłam. No i następny dodatek to była oczywiście narzuta. Tak, moi drodzy, narzuta. I tutaj był znowu największy problem. Pierwszą narzutę, którą kupiłam, kupiłam w takim odcieniu, powiedziałabym, mięty. I też mogliście już ją widzieć na moich filmach. Ale okazało się, że ta narzuta była po pierwsze za mała, po drugie słaba jakościowo, jeśli chodzi o materiał i powiedziałam, że to nie jest to, muszę szukać dalej i muszę znaleźć jakąś kolejną narzutę, która będzie komponowała się tak, jak ja bym sobie chciała i jak ja sobie to wszystko wyobrażam. I w kolejnym sklepie internetowym znalazłam narzuty w dużych rozmiarach. Narzuta, którą widzicie tutaj na moim łóżku, jest w rozmiarze 220x240, więc wygląda idealnie, jeśli chodzi o rozmiar. No i znowu, świetny kolor, dobry materiał i bardzo dobra jakość w dobrej cenie.
to od razu muszę zaznaczyć. Narzuta jest dwustronna, czyli możemy nakładać ją na nasze łóżko w tej opcji welurowej, albo też tego aksamitu, albo też w wersji takiej materiałowej, bawełnianej. I wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Połączenie tych dwóch materiałów, znowu w szarości, w innym odcieniu szarości, ale w połączeniu z tymi poduszkami, w połączeniu z zagłówkiem i z szarą pościelą, daje to naprawdę fajny efekt. I ostatnia rzecz, która pojawiła się w dekoracji mojego łóżka, to jest koc. No bo nie może być inaczej. Musi też jeszcze coś na tym łóżku leżeć, a ja lubię właśnie w ten sposób ozdobione łóżka, że jest na nich dużo, jest tak, wiecie, miękko, przyjemnie, że chce nam się położyć, siedzieć w tych poduszkach, odpoczywać. To jest właśnie to, co ja bardzo, bardzo lubię. I znalazłam koc. Koc w idealnym kolorze, w idealnym dotyku, a mianowicie Homla. I tak się, słuchajcie, złożyło, że tego dnia, kiedy znalazłam ten koc, akurat był on na promocji i był przeceniony z około 80 zł na niecałe 50 zł. No nie mogłam się powstrzymać, mówię, ten koc będzie idealnie pasował do moich poduszek, fajnie będzie też wyglądał położony właśnie na łóżku, a będzie można z niego korzystać, kiedy będzie chłodniej. Ten materiał też już znałam, ponieważ mam taki sam koc, ale w kolorze granatowym, który kupiłam sobie w zeszłym roku, chyba w grudniu. No i jeszcze skusiła mnie cena, także już wzięłam ten koc i można by powiedzieć, że w tej chwili moje łóżko już prawie wygląda na tip-top tak, jakbym chciała. Koniec na temat łóżka. Opowiedziałam Wam już, jak to wszystko teraz u mnie wygląda, właśnie z ozdobieniem tego łóżka, co jeszcze zamierzam kupić i jak już będzie ten efekt, słuchajcie, taki no na tip-top, taki idealny efekt, to na pewno Wam pokażę. Ale ostatnia rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj powiedzieć w tym dzisiejszym Home Decor Haul, to jest kufer. Kufer, który znalazłam kompletnie przypadkiem właśnie w Home & You. Weszliśmy z Maxem do Home & You w poszukiwaniu wieszaków, a w sumie to wieszaka, który chcemy zamontować w przedpokoju, i ten kufer po prostu do mnie zawołał. Jak zobaczyłam, że jest szary, że jest właśnie z takiego materiału welurowego, że ma te srebrne obicia i okucia, biorę. Max do mnie mówi, słuchaj, no ale ten kufer wcale nie jest taki tani, bo on kosztuje ponad 300 zł. No i gdzie ty go ustawisz? I wiecie co? Wpadłam na taki pomysł, ponieważ chciałam kupić przy mojej toaletce szafkę. Taką małą szafkę, w której trzymałabym sobie, jak to się mówi, różnego rodzaju drobiazgi. Ale jak zobaczyłam ten kufer, to mówię do Maxa, wiesz co, a może nie będę kupować tej szafki, tylko właśnie ustawię przy mojej toaletce taki kufer. I on będzie wyglądał fajnie w połączeniu z pufą, która stoi też przy toaletce. Będę mogła do niego pochować mnóstwo szpargałów i rzeczy, na których mi zależy. A przy okazji wielkościowo ten kufer jest na tyle fajny, że może mi również służyć jako taka, powiedzmy, szafeczka nocna. Czyli ustawię go pomiędzy toaletką a łóżkiem i będę go wykorzystywać wieczorem, żeby na przykład położyć na nim komputer czy telefon. No i Max podłapał ten patent, stwierdził, wiesz co, masz rację, to jest fajna sprawa i może rzeczywiście kupmy ten kufer i go wykorzystam. Jak przynieśliśmy go do domu, to znowu było tak, że staliśmy i przeglądaliśmy się, fajnie to wygląda, no fajnie to wygląda, no dobrze zrobiliśmy, że wzięliśmy ten kufer, no ale trochę dużo pieniędzy, ale dobra, będzie fajnie. Oczywiście koty momentalnie podłapały nową rzecz w domu i była walka o to, kto na tym kufrze ma się położyć. Na szczęście w tej chwili kufer już stoi tam, gdzie stoi, nic się z nim nie dzieje, koty mają go gdzieś, za przeproszenie, a ja wykorzystuję go na wszystko to, co jest mi potrzebne. Za jakiś czas pokażę Wam również i też Wam opowiem o mojej toaletce, która jest nietypowa i którą też sami zrobiliśmy, także czekajcie na któryś tam z kolejnych Home Decor Haul i zobaczycie, jak to wszystko wygląda i jak już oczywiście będzie w pełni przygotowane, skomponowane i będzie wyglądało tak, jak ja sobie
życzę. No dobrze, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tego, o czym Wam dzisiaj opowiedziałam. Między innymi na temat mojego łóżka, tego jak sobie tam je przystrajam i kombinuję z dekoracjami. Czy podoba Wam się kufer, który kupiłam? A może i nie. Może Wy nie lubicie takich rzeczy w domu. Albo też kompletnie nie podoba Wam się taki styl. Piszcie w komentarzach. Oczywiście dzielimy się tutaj naszą opinią. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. A tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!